Ja jestem właściwie teraz już trochę mniej, ale wikipedystą i też edytuję newsy od czasu do czasu, a jestem członkiem Stowarzyszenia Wikimedia Polska i też Stowarzyszenia Projekt Polska. Obecnie studiuję ekonomię i informatykę i stąd pewnie ta prezentacja. Chciałbym powiedzieć o tym, skąd wzięła się darmowa encyklopedia, jaką jest Wikipedia, skoro, jak to się mówi, nie ma darmowych obiadów. Chciałbym zacząć od tego, skąd w ogóle pomysł, że mogłyby być darmowe obiady. Otóż w Stanach Zjednoczonych kiedyś była taka tradycja, że były bary, w których kiedy ktoś zamówił jakiś drink, jakiś napój, to dostawał gratis, do tego mógł sobie zjeść obiad za darmo. Podobno były tabuny ludzi, którzy chodzili od baru do baru, prosili, żeby ktoś im postawił drinka i dzięki temu mogli w ogóle żyć. Później to powiedzenie, że darmowych obiadów nie ma, spopularyzował Milton Friedman, jeden z takich bardziej kontrowersyjnych ekonomistów, co widać na tej karykaturze, że gdzie jest przedstawiony jako gangster, jak sądzę. I chociaż on powiedział, że darmowych obiadów nie ma, to niektórzy nas próbują przekonać, że one są. Tutaj widzimy zaproszenie z 2007 roku. Na darmowy obiad i no, cała zabawa polega na tym, żeby ktoś przyszedł tam skuszony obietnicą darmowego posiłku, tak, i poznał ofertę i w ramach tego przedsiębiorstwo chce zarobić, czyli ten darmowy obiad to jest jedynie zachęta do tego, żeby przedsiębiorstwo wyciągnęło od ciebie więcej pieniędzy niż ten obiad jest wart. I w internecie jest też wiele rysunków, karykatur związanych z darmowym obiadem. Tutaj na górze jedyny darmowy obiad to jest taki, który z klawiatury ktoś sobie okruszki weźmie. I teraz tak, jeżeli chcemy zrozumieć, a dlaczego nie ma darmowych obiadów, a jest darmowa encyklopedia, to musimy zrozumieć, jak się robi obiad i jak się robi encyklopedia. A tu jest taki najprostszy obiad, czyli frytki. Myślę, że będzie w miarę prosto wytłumaczyć, jak to się robi. Po pierwsze, potrzebujemy do zrobienia frytek ziemniaków. Po drugie, potrzebujemy frytkownica. I po trzecie, potrzebujemy kucharzy. Jeśli mamy te trzy rzeczy, to możemy liczyć, że nie będziemy... Olej, tak? Oj, szczerze... Myślę, że może te ziemniaki są jakieś takie oliwione od razu. Natomiast teraz zastanówmy się, jak robi się Wikipedia. Potrzebujemy kable z internetem i sprzęt. Potrzebujemy oprogramowanie, serwery. Potrzebujemy Jimmy'ego Wallace'a i potrzebujemy wikipedystów. Jakby te trzy czynniki są dla nas kluczowe, żeby zrobić naszą Wikipedię. I teraz, jak widzimy, są pewne podobieństwa, to znaczy w obu wypadkach część rzeczy potrzebujemy niezależnie od tego, ile osób będzie korzystało z tego, co wyprodukujemy. Czyli na przykład, kiedy robimy frytki, to niezależnie od tego, czy będzie je jeść jedna osoba, czy 200, to potrzebujemy mieć frytkownicę i
kucharze. W przypadku Wikipedii, niezależnie od tego, ile osób będzie z niej korzystało, potrzebujemy mieć oprogramowanie i potrzebujemy mieć autorów treści, którzy będą te hasła pisali. Natomiast zależnie od tego, ile osób będziemy mieli, potrzebujemy różną ilość ziemniaków na frytki i potrzebujemy różną ilość przepustowości łączy internetowych czy wydajności serwerów. Teraz jest tak, że jeżeli chcielibyśmy obliczyć, ile będzie nas kosztowało skorzystanie przez jednego użytkownika, czy przez jedną wyżywienie jednej osoby, to musimy policzyć, ile wynoszą koszty stałe, czyli powiedzmy frytkownica i kucharza, ile wynosi, ile ziemniaków jest potrzeba na jedną porcję i ile osób chciałoby to zjeść. I później trzeba podzielić to na ilość osób, które będą jadły. I tak nam wychodzi koszt jednej porcji. A teraz może mały eksperyment myślowy, to znaczy chciałbym się Państwa zapytać, ile byliby Państwo skłonni zapłacić za treści dostępne w Wikipedii, gdyby nagle Wikipedia stała się płatna. Może zacznijmy od takiej dosyć wysokiej ceny, $1800 za roczny dostęp. Czy ktoś by dał $1800 za roczny dostęp do Wikipedii? A nie, chyba nie. A $100? A tak, okej. A $50? Okej. A $20? Okej. $10? Czy ktoś by nie dał $1 za dostęp, roczny dostęp do trzy osoby? Okej, do czego zmierzam? W przypadku Wikipedii czy innych projektów internetowych te koszty zmienne są bardzo niskie. Koszt na jednego użytkownika. Dzięki temu w przypadku Wikipedii w roku 2010-2011 budżet czy wydatki Fundacji Wikimedia wyniosą trochę powyżej 20 milionów. I to jest bardzo dużo. To znaczy rok wcześniej było chyba 8,7, a za rok ma być z kolei 18 bodajże. I mamy 381 unikalnych użytkowników mieliśmy w kwietniu 2011 roku, czyli można uznać, że mniej więcej tylu użytkowników na Wikipedia. Niestety nie ma dostępnych danych. Unikalnych użytkowników rocznie. I teraz tak. Wikipedia by się utrzymała, gdyby każdy użytkownik zapłacił za roczny dostęp troszeczkę powyżej 5 centów. To jest bardzo niewiele. Myślę, że praktycznie każdy, zresztą to widzieliśmy, że nawet znacznie więcej chcieliby Państwo zapłacić za ten roczny dostęp. W przypadku frytek tak nie będzie, bo te koszty zmienne są znacznie wyższe. No, trudno sobie wyobrazić codziennie obiad z frytek przez cały rok za 5 centów, niezależnie od tego, ile osób chciało to jeść. To jest największy konkurent Wikipedii, można chyba tak powiedzieć, czyli słynna Encyklopedia Brytanika. I ona właśnie kosztuje 1800 dolarów, 2011 rok wydania. I ludzie to kupowali, prawda, wcześniej, zanim Wikipedii nie było, więc można podejrzewać, że Wikipedia też by, jeżeli ktoś by za takie pieniądze chciał kupić. I teraz warto zauważyć, że za te pieniądze, za które powstaje Wikipedia rocznie, dostęp do Brytaniki mogłoby uzyskać około 40 tysięcy użytkowników.
zakładając, że do jednego egzemplarza dostęp będzie miało między 3 a 4 osoby. To jest ogromna różnica między te 381 milionów a 440 tysięcy. Spowodowana właśnie tymi małymi kosztami zmiennymi. No dobrze. Mamy niskie koszty zmienne. Można by powiedzieć, że zbyt tanie by się liczyć. To jest określenie zaproponowane przez Chrisa Andersona, redaktora naczelnego magazynu Wired, coś takiego. O, dokładnie. I teraz tak, chociaż te koszty na użytkownika są bardzo niskie, to wciąż ktoś powinien je płacić. To znaczy, nie da się zrobić tak, żeby nikomu się nie będzie chciało prawdopodobnie płacić tych 5 centów, bo to szkoda fatygi, ale dzięki temu, że ta cena jest tak niska, to można zachęcić mniejszą liczbę użytkowników, żeby zapłacili za resztę użytkowników. Dzięki temu Wikipedia staje się rzeczywiście darmowa. I są prawdopodobnie 3 sposoby finansowania tego typu przedsięwzięć. To znaczy, pierwszym z nich jest bezpośrednie subsydiowanie krzyżowe. To znaczy, mamy kilka produktów. Jeden dajemy za darmo, ale w związku z tym za inne trzeba płacić. Tak jest w przypadku, czy było w przypadku tych darmowych obiadów w salonach amerykańskich. Tak też było na przykład początkowo z maszynkami do golenia, gdzie rozdawano maszynki, ale trzeba było zapłacić za ostrza. Drugi taki sposób to są transakcje trójstronne albo dwustronne, w której ktoś coś dostaje za darmo, ale płaci za to ktoś inny. I trzeci sposób to jest model freemium, czyli mamy podstawowy serwis dostępny dla wszystkich za darmo, natomiast można wykupić pewne dodatkowe funkcjonalności, za które trzeba dodatkowo zapłacić. Tak jest na przykład w przypadku tego serwisu, w którym powstała ta prezentacja, czyli Prezi.com. Tam ja mam konto darmowe i w związku z tym muszę wszystkim udostępnić tę prezentację. Natomiast jeżeli ktoś chciałby sobie zrobić prezentację i trzymać ją tylko dla siebie, to musi zapłacić już bodajże 40 dolarów rocznie za takie lepsze konto. Czyli mamy te 3 modele i teraz można się zastanowić, który z nich wykorzystuje tak właściwie Wikipedia. To jest ciężkie pytanie, bo ja myślę, że po trochę każdego z nich, a po trochę to jest też taka gra psychologiczna z użytkownikami, to znaczy kiedy zbliża się koniec roku i tam widzimy, że jeszcze nawet do połowy nie doszła zbiórka funduszy, to jednak coś wpłacamy, żeby nie zlikwidowali, gdyby się nie udało jednak. To znaczy ja myślę, że to by się w jakiś sposób wpisywało do tego transakcje trójstronne albo dwustronne. Tak. I część osób płaci i utrzymuje jakby całą resztę osób. To jest model, to są sposoby funkcjonujące praktycznie we wszystkich startupach, chociażby nie wiem, Facebooku również. To mamy taki podstawowe pytanie, skąd to się wzięło, natomiast jest jeszcze druga część Wikipedii, czyli ci wikipedyści, czyli my, bo bez nich nie byłoby tych 18 milionów 600 tysięcy artykułów i pewnie nie dałoby się też powstania tych artykułów sfinansować
z dobrowolnych wpłat. Myślę, że to by znacznie przekroczyło te 20 milionów. To jest 11 600 000 edycji miesięcznie. To oczywiście trudno wycenić, ale wyobraźmy sobie, że każda z nich średnio jest warta 1 centa. Czyli miesięcznie te edycje byłyby warte 100, ponad 100 tysięcy dolarów. To jest bardzo dużo. Miesięcznie. To jest do sprawdzenia. Może przełożyłem, ale... No w każdym razie nie podważę do tej głównej tezy, że to są jeszcze większe pieniądze. I skąd je wziąć? Bierze się je z czegoś, co się nazywa crowdsourcingiem, czyli prosi się internautów o to, żeby oni sami jakby załatwili to, co normalnie przedsiębiorstwo powinno zrobić. I to też dosyć często funkcjonuje. Ale tak właściwie dlaczego internauci mieliby chcieć to zrobić? Ja myślę, że tutaj kluczową rzeczą jest pojęcie kosztu alternatywnego. To znaczy robią to dlatego, bo nie mają nic lepszego do roboty. To jest dla nich najlepsza możliwość. Najciekawsza rzecz, którą są w stanie zrobić. Jak policzyć, jak sprawdzić, czy Wikipedia będzie tą najlepszą możliwością? Otóż jest, można sobie rozrysować taką tabelkę, w której wiersze będą różnymi możliwościami spędzenia wolnego czasu, a w kolumnach piszemy różne kategorie tego, co jest ważne dla osób, które mogłyby ewentualnie edytować Wikipedię. I to by wyglądało mniej więcej tak. Te liczby są dosyć przypadkowe i one nie mają żadnej wartości badawczej. Natomiast tak to mniej więcej by wyglądało. Oczywiście ta tabela w pełnym rozmiarze byłaby znacznie większa. A później należy porównać to z osobami, które ewentualnie, które szukają sposobów spędzenia wolnego czasu. Oni do tych różnych kryteriów przykładają różną wagę. I tak dla osoby A najważniejsza jest to, żeby wypełnić jakąś wewnętrzną misję. Okej. Dla osoby B najważniejsze jest, żeby mieć dobre kontakty ze znajomymi, a osoba C chciałaby w wolnym czasie zarobić trochę pieniędzy. I jeśli pomnożymy te liczby, to się robi tak, jak się mnoży macierze, czyli 0 razy 0,1 plus 10 razy 0,5 plus 6 razy 0,1 plus 6 razy 0,3. Wychodzi nam 7,4 i tak dla wszystkich pierwsze. I wtedy w każdej kolumnie zobaczymy, która propozycja jest dla spędzenia wolnego czasu dla danej osoby jest najciekawsza. Dla osoby A to będzie edytowanie Wikipedii. Dla osoby B to będzie prowadzenie jakiegoś bloga albo powiedzmy pisanie do jakiegoś fanzinu, coś w każdym razie, w czym będzie mogła poznać dużo nowych znajomych, a osoba C chciałaby zarabiać pieniądze, ale okazuje się, że nikt jej nie chce, i bo też tak może się zdarzyć, że nie wszystkie możliwości okazują się możliwe dla każdego. Ktoś może nie mieć powiedzmy kwalifikacji do pisania encyklopedii i w tym wypadku też zostaje mu tylko Wikipedia. To jest oczywiście pewien model ekonomiczny czy marketingowy tego, jak ludzie wybierają produkty, natomiast myślę, że to też byłby ciekawy sposób
zastanowienia się nad tym, dlaczego naukowcy mogą ewentualnie wybierać coś innego niż Wikipedia, dlaczego nie chcą się zaangażować. Może dlatego, że należałoby dodać kolejną tabelkę, której by było bariery wejścia, na przykład kolumnę, tak, i jakieś czynniki, które dla naukowców byłyby ewentualnie ważne. Okej. I to z mojej strony jest wszystko. Mam nadzieję, że mniej więcej odpowiedziałem na to pytanie postawione na początku. A jeżeli są jakieś pytania,